No nie, a ja sobie... A taki deszczyk to... Tak mam dobrze akurat, że... Co deszcz przyjdzie, to ja sobie... Do pracowni. To są jakieś zdjęcia tak. Z gazet? Tak, tak. No dekoracja, ktoś chce pooglądać, jak to wygląda. Kolory. O, matkę widać jako dłuższą. O dwóch ma dłuższy, widać, nie? Ale co tu jest jeszcze jakieś cyferka? No to są te numerki, które teraz będę kleił. No ale myślałem, że tu sam kolor się... A to... Nie, to jeszcze cyfry są. Aha. Ja mogę sobie na zamówienie te opalitki zrobić swoje inicjały, nie? Stanisław Jurczak. S.J. Aha. Będzie moja matka. Nikt mi nie powie, że nie czyja, bo jest moja. Bo moje inicjały są. A w ten sposób. A tak, to są opalitki znakowane. Takie. I one są od 1 do 100. Aha. Bo i są takie na zamówienia, które są gwiazdki nawet. Gwiazdki. I pisze alfabet i cyfra. Pisze A1, B2. Znaczy, ale w sumie chodzi o to, żeby to w jakikolwiek sposób oznakować, nie? To znaczy i, tylko... I zidentyfikować później... Tak, w razie czego zidentyfikować... Czy skąd ja pochodzi. Jest. Tak jest, to tylko tyle. No. Ale ja się w to nie bawię, bo dodatkowe koszta mam. Po co mi to? O, początek. Może nim zaznaczymy. Matki. To początek mój wychowu matek. To był taki. Jak się uczyłem, tę tak pamiątkę zostawiłem sobie. O. Tu sobie odwracałem te komóreczki. O. Mleczkiem pszczelim wyciągałem z komórki tam, gdzie było jeszcze niedal sklepione. Trutówka. Czy matka pszczela. Wyrzucałem larwę i to mleczko. I pędzelkiem małym. Każdą komórkę. I później taką wykałaczką, nie wiem czy tutaj mam to. Już chyba nawet nie ma. Nie mam już tego. Nie ma. No jest takie coś z taką... Nie mam. Myślałem, że mam, ale nie mam. Taką larwę się z komórki wyciągało. Tu jak jajka były, tam jak widział. Te jajka to są larwy takie dwudniowe. Ale to można było wyciągnąć taką larwę, nie niszcząc, nie zabijając ją? No to tak trzeba wyciągnąć, żeby jej nie uszkodzić. To jest zabieg chirurgiczny, no. No właśnie. Bo to jest na mleczku. I to się brało tak delikatnie, pach z komóreczki, żeby się ręka nie zadrżnęła. Pach tą larwę. I przenosiło się, do tej dziurki. Wypychało się ją delikatnie raz i koniec. Żeby nie uszkodzić. Jak ją uszkodzić, to ją pszczoły wyrzucą. Wyczyszczą, koniec. I znowu następną, bach. Wzięło się i tym wykałaczką taką wyciskało się, jak długopis się przyciskał, pół do następnej komóreczki. I trzeba było się nie pomylić tu, żeby dwie nie włożyć larwy. Jedna i każdą jedną. I to się wkładało na 11 dni, tak na dół komórkę. Tak, tak się wkładało, tak. Tak, wszystkie się załadowało i w środek się ładowało do ula, tam gdzie matki nie było. Mhm. I czerwiu lepiej, żeby był kryty tylko, a odkrytego w ogóle, tylko kryty, żeby czerwiu był. I kupę pszczół, i podkarmić. I wtedy mateczniki takie długie, ciągłe. Tak jak tu na zdjęciu może pokażę. O, tak jak tu coś koło tego, na tej zasadzie podobne, o te mateczniki. Tutaj wyciągali. W 11 dniu, nie wolno późniejszym, 13, bo do 2-3 dni możesz larwę przełożyć. W 4 dniu już nie da rady, bo w 4 dniu już pszczoły pierzgą karmią i miodem. I już ci wyjdzie matka trutowa. Wielko ci grubo wyjdzie, głowa wielko, koniec. Już jest nie matka. No to już bezdyskusyjnie. I takie ci komórki. Jak te komórki wyciągły tutaj, te długie, tak jak tam pokazuję, to się tą komórkę tu stąd wyciągało delikatnie za tą część od góry i wkładałem do takich komóreczek. Tu. Tu. Nawet nie do tych. Nie do tych. Pomyliłem się, no ale to jest tak szybko, to jest naraz. O, do tych komóreczek kładałem. O, do tych komóreczek. Tu. Mhm. Brało się tą klateczkę. Każdą jedną matkę tu. Tu się wkładało. To z tamtego, no to już do wyrzucenia i tak będę mi... Na pamiątkę zostaje. No to dlatego tylko na pamiątkę trzymam. O, to się wyciągało, te mateczniki, tak jak pokazywałem tam,
wkładało się tu, tutaj się odkrywało, dało się troszeczkę ciasta takiego, co tu do matek daje. Mhm. O! To, tak? Tak, miód albo tam, miód z cukrem pudrem. Miód z cukrem pudrem. I dawało się tu, że jak matka się wygryzie, a pszczoła nie będzie ją karmić, to ona sama tu do rady zjeść. A wkładałem tu z powrotem do ula, do tego samego, że matka się wygryzła. Jak się wygryzie, to tu z pleksa i ona tu se chodziła. I widziałem wtedy, jest matka, chodzi, wygryzła się z komóreczki. Ale ją pszczoły nie zabiły, bo nie miały dojścia do niej. Ani matka matki nie zabiła, bo było na takiej klatce no było 30-40 matek, zależy. I patrzyłem się, które wygryzły. Wyciągałem se z ula i patrzę se, o, tu jest. Ale to jest taki kłopot z tym, że się w głowie nie mieści. Nikomu bym tego nie życzył. To jest straszne, tak jak w książkach piszą. Mhm. To nie da się opowiedzieć. I teraz taka sytuacja. I z tego, żem przeszedł, wszystko zostawiłem na bok, pach, odłożyłem. Na inny system. A inny system jeszcze, to wymyśleli to... Łatwiejszy chyba, nie? No, teraz mam. Ale... Inny system, to już nieaktualne, tak, o. I tu, to samo co i tam, to można było kupić te miseczki. I też się mleczkiem smarowało i też larwę się przekładało tu do każdej jednej i do ula. Puch, do środka. I też sieroty pszczoły, czerw kryty i podkarmić trzeba. Raz, żeby mleczko wytwarzały i sprawa załatwiona. I za 11 dni zagnął do żatu mateczniki zasklepione. Gdzie uszkodziłeś larwę w środku, jak żeś przekładał, to ją pszczoły wyciściły. Pusto. Tu jest matecznik, tu jest pusty. Nie wolno dwa razy powtarzać larwę układać w komórkach się przekłada. Ja bym się zarypał przy tym. Aha, i na to się zakładało takie, nie wiem, bo tu mi ostatnio to mi myszy weszły i mi zjadły. Takie wałki jak do włosów się daje. Na włosy, babki kręcą sobie włosy. Takie wałki się zakładało. Plastikowe takie, o. Zakładki takie były. No już tego nie mam, bo to dałem za darmo klientowi, niech się uczy, niech robi, hoduje matki, niech myśli, że to jest takie proste. I zlikwidowałem to. I przeszedł teraz na taki sposób, jak teraz hoduję. Mateczniki, pach, wywiezę do Prada, już z Prada ją przywiozę tu, proszę bardzo. One są spokojne, sieroty, mateczników, nie ma innych, tylko te wiem o tym, że larwy są wszystkie kryte. Mam 100% pewność. A to jest dziadostwo, to jest do naukowców. To tak się komuś udało, to może się bawić. Ale na chleby na to nie zarobił. Bezdyskusyjnie. Także z tymi matkami tak. A później robimy jeszcze tak. No teraz też mógłbym. O. Bierze się z takiej ramki, jak tam jajeczka, żeby nie paprać się jak ktoś... Jajeczka są tak, jak tam były, nie? Bo to od jajeczka do trzeciego dnia. Jak to zapieprzysz, to już matki nie będzie. Są jajeczka na całe, plastrze, nie? Same jajeczka na dnie, tak jak widzę te pociągu paski. Wycina się ten plaster cały, wyciąga się i na takie paski się tnie. Cały plaster. I się przykleja wtedy cały plaster do tego. Tu się przykleja cały plaster. Przycisko się, tak żeby nie wszystkie komórki zgnieść. Tylko część komórek, żeby tych jajeczek było, nie? Na całości. I drugą warstwę tu. Znowu się plaster przykleja. Drugi plaster. I to się do ula wkłada. Zamiast to. I później zaglądasz, patrzysz się, a tak. Tu matecznik. I pszczoły jak wiedzą, matki nie ma. A matka musi się nasieniać. A kojarzą sobie różne okoliczności tego. To pierwsze to dzikie plastry budują pod spodem jeszcze. Poniżej. Jak tutaj matki będą, to nawet zasklepią nieraz. I czerw pociągnął trutowy, tak jak tu pokazywałem te. Takie coś pod spodem. Tu matki, a tu plastry takie ciągną trutowe. Czyli świadczy o tym, że jeszcze matki nie ma, a już są kurde, żeby trut nie unasieniły tę matkę szybciutko. Szybciutko. I nieraz jest tak, że zabudują ci te mateczniki te plastrym tym trutowym pod spodem. Jak są silne pszczoły przede wszystkim, nie? I... Dużo, i dostaną pokarm, żeby nie było głodne. Raz muszą litra dostać, bezdyskusyjnie. Przy hodowli matek to na jedną hodowlę matek, taką wyhodowlę matek, to ja muszę zużyć kilo cukru. Tyle matka kosztuje.
żeby wyhodować, a później, żeby zaczęła czerwieć, a drugi kilo. Czyli 5 zł trzeba dać na matkę. A to jest tylko tak, kulki się to zbiją, jak jest suche, suche. W pończosze później się to topi i wychodzi to żółte kółko. No, ten wosk. Tak. Ja to skupuję tak samo. Firma Wyson też kupuje po 5 zł, ja też kupuję po 5 zł. Dobra, to teraz tak, to mamy, to mamy. Pokazałem to, pokazałem to, pokazałem to. O. Rujek nimą to nie pokażę, jak się rójkę zbiera, także choćby nawet. To jest nierealne. Ale tak to wygląda. To są jakieś, sklepy pszczelarskie, co można to kupować, nie tylko na internecie. Wyson, a ja zamawiam u Wysonia. Wyson się gdzie mieści? Przedsiębiorstwo pszczelarskie. A gdzie, w jakim miejscu? Firma Wyson. To jest w Kętach chyba, Tu na Śląsku. Śląskie. Tak, to jest śląskie. I to na całą Polskę, albo na całą Europę nawet. Na mapie jest zaznaczone, katalog teraz mi przyszło. Mają wszystko dla pszczelarzy. Ale wszystko kupisz, tam wszystko kupisz, wszystko. Czego dusza nie zabraknie. Wszystko, dosłownie wszystko. Czyli jakieś nowinki, różne cuda. Wszystko, wszystko. Wszystko u nich jest wszystko. Po prostu to jest... Ale matki też sprzedają? Też matki sprzedają. I też prowadzą hodowlę. Też hodowlę prowadzą i to dużą hodowlę. No ale to jest jakieś duże przedsiębiorstwo, bo jest tam osób zatrudnia, nie? Tam jest ponad 100 osób, bo jest przedsiębiorstwo, o. To nie jest zakład, tylko przedsiębiorstwo. To o czym mówię. Tam a pan jest jeden z wszystkiego. O, te wirówki. A to jest? Te od wirowania. Do czego to służy? Do miodu, do wirowania. Aha. O, tu wkładasz ramki do góry nogami. O. To takie jakby nieużywane. No to jest nowa. No i nie będzie używane. To jest 3 lata używane już. Te komórki są tak budowane w plastrze. Tak. Miód składają tak pszczoły. I czerw nawet jak jest, tak samo to gołym okiem tak nie widzi. Jak się przypatrzysz, to widzisz, że tak jest. I to później się bierze widelec taki specjalny do odsklepiania miodu, bo oni to zasklepiają. Tak, tu widać, o. No. Tak, tu plastę z miodem widać, o. To się odsklepia do wirowania. Na tym pokażę, będzie lepiej. Ciężkie to jest. No, to jeszcze niektóre ramki są tak nabite, że to są nie wszystkie. Ale to są gotowe ramki do tego, żeby odzyskać miód, tak? Tak, 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 tak. To są z zeszłego roku? To są z miodem już z tego roku. To są już z tego roku. No tu jest nawet, ale jest tutaj miodu. No jest, jest. Tu. No nacisnąć sobie palcem można i spróbować. O. Śmiało. O. Ono i z tym woskiem spróbować wycyckać i śmiało. O. I to jest kurde. Ale pycha. No. I to jest miód już. Tu jest wszystko z miodem są ramki. Tylko, że ja będę musiał pszczołom z powrotem to dawać, no z tego względu, że ja nie mam ramek odbudowanych, bo jak pszczoły sprzedam, to mam później matę. Nie mam. Ale co, to ten miód one zużyją, tak? Nie zużyją, zostawią, bo jak podkarmię, to one będą ten pokarm zużywać dla swoich potrzeb, a tego nie ruszają, bo one sobie zostawią na zimę. One sobie na zimę zostawiają. Ale jakby tak otworzył tu pomieszczenie, to wszystko wpadnie tutaj. O, to jest taka, te plasty, co pokazywałem, nie? Tam, to się właśnie tak wstawia. W te druty wtapia się plus minus, bo to jest dookoła obwód zamknięty, plus minus, wtapia się, grzewa się kilka sekund i drut jest węza wtopiona. Już nie wyleci ci z ramki na druty, jak położysz. I one to co odbudują, to później same i miód później już. To jest z tych sześciokącików, co tam widział właśnie na miejscu. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o ten miód, no nie wiem, gdzie tutaj ten widelec jest teraz. No, on tu był gdzieś. Do wyciągania tego, tak? A tu jest, o. To jest taki widelec. I ten miód w ten sposób się odsklepia, o tak. Tak. O. Tak się odsklepia. To się później na sitko bierze, o. Na sitko bierze, zdrapuje. I to się przetapia później. Ale jeszcze sobie pszczołę to daje do wyczyszczenia pszczołom, nie? Z tego wszystkiego. No ale teraz to zostawię sobie to, bo pokazuję jak. I teraz, że te rajki tak są, po obydwu stronach trzeba to odsklepić. Jasne. No i teraz jak to wezmę, to wkładam do wirówki 3 ramki w ten sposób. O, tak. Tak. 3 ramki. Tylko 3 wchodzą. 3. No. Bo są i 4-plastrowe i 36-plastrowe. To już wielki bęben. Tak, i bęben duży i tak dalej. Jak prąd masz tego, możesz sobie korzystać, włączyć komputerowo, ustawić sobie na obroty. A tak to sobie obracam te 3 ramki tak. A to ręcznie? Myślałem, że tak. To mechanicznie. Nie, no ręcznie tak sobie obracam. Miód się po bokach obraca wtedy, wylatuje.
A później jak sobie przekręcisz wolniutko, trzeba te trzy ramki wolniutko, nie szybko, bo wyrwie z plaster, jak jest dużo miodu. A później się te ramki jeszcze obraca. Drugi stros. Aha. Ten znowu odsklepiony jest, ale to musi być tu i tu odsklepiony od razu. I wkładasz w drugą stronę. Każdą ramkę musisz sobie wrócić i znowu kręcisz. I tutaj ci leci przez kranik. Tu ci kranik leci. Ale to już dalej, jak się nazbiera tego, tych ram, po kilkunastu, takich rzutach po trzy ramki, nie? Tak. To wtedy samo ci zlatuje, leci ci na sitko. O. Leci ci to na sitko, bo niektóre z odsklepów też leci miód tu. Idzie ci na sitko. I do wielkiego kotła, tak? Tutaj już pod spodem, nie? Do wielkiego kotła, pa. Leci. I ten miód, jak jest napełniony, musi odczekać jeden dzień. Żeby woda, która się zawiera do 18% w miodzie, musi odparować. Mhm. Bo jak nie odparuje, to ci miód będzie fermentował. Bez dyskusji. Psuł się będzie. Będzie się psuł. On ci odpali. Wtedy się piankę łyżką zbiera z wierzchu. Dokładnie do słoiczka. Do słoika litrowego. Pomalutku, pomalutku wszystko zbierzesz. Do słoika. I wtedy bierzesz do odstojnika takiego dużego jak tu. Nalewą sobie. I już prosto na słoiki. Czyściutki, elegancki miód. Aż się świeci. Różne kolory, niebiesko, żółty zależy, bo nieraz i czerwony jest charakterystyczny, no ale mniejsza o to. Czerwony nie widziałem nigdy. No, przy spadzi występuje brąz i czerwony i zielony. I zielony. Też to jest charakterystyczny, no. Ale do takiego się i na słoiki. Tutaj na słoiki. Nakrętkę tą kolorową, co widział, z litografią, etykietę, pieczątka, czy wyprodukowane i koniec. I do klienta. Tak to wygląda przy miodzie. Także krótko zwięźle z miodem mamy. Pokazałem, jak to wygląda. To resztę sobie zostawiamy. Pszczoły to jeszcze będą, jeszcze najprawdopodobniej do uli pójdzie. A to tutaj miałem na tym. Dobra, tak. Dobra. Mamy? Mamy. Tu są ramki ładne, nowe, odbudowane do warszawskich, wielkopolskich nie ma. Wszystkie takie ramki. Prawie pszczelarz to powinien takie ramki mieć. Tylko takie ramki jasne. Nic więcej. I bez pyłku. Wtedy motylicy nie ma. Tych larwy, co pokazywaliśmy tam, no. Co chodziło, nie? To ona się najwięcej rozwija w pyłku. Jak jest w komórce, tam pyłek ubity. To się mówi, ja to już pierzga, bo mieszają z miodem tą pierzgę. I one w tej pierzgze najwięcej się wędruje. Jak są rowki jeszcze,